W dzisiejszym odcinku IT morning. Papetry automatyzacja, mózg po wifi i co się dzieje? Zaczynamy. Dawno Luisa nie było. Luisek wczoraj wrócił z, w, z wakacji na wsi. W sensie zaraz idzie ze mną na wakacje na wsi, ale razem był sam na wakacjach na wsi. Luisek coś do mikrofonu. Nleskniesz jeszcze do mikrofonu? Nie mnie Dobra. Ło. Wow. Mały jest szalony. Jak już był na ziemią i wyskoczył. Jisek wrócił ze wsi. I wiecie, co mały ham zrobił? Jak wrócił tutaj do Wrocławia, no mnie się ze mną nie przywitał. Od razu poszedł mochać i się nie przywitał. A teraz siedzi po prostu sobie patrzy na mnie i po prostu mówi człowiek, co ty jesteś za idiota, że mnie na ręce bierzesz. No czy, zaczynamy. Pierwszy artykuł na dzisiaj jest o papetirze, a raczej papetir jest małą częścią tego artykułu. Ym, Głównie dlatego, że Puppeteer tak rzadko ostatnio się o nim słyszy, że stwierdziłem, że może warto coś o nim powiedzieć więcej. Tak naprawdę wydaje mi się, że Playwright w pewnym sensie zabił Puppeteera, bo odkąd Playwright stał się popularny, a został stworzony przez twórców Puppeteera, o Puppeteerze nic nie słyszałem. Um, no, największe jak już znajdowałem rzeczy, to po prostu dlatego, że a, zetnie jak to było zrobione na Puppeteerze, bo Playwright ma tak samo. Um, autor tutaj pokazuje jak wygląda jego zdaniem przyszłość automatyzacji, korzystając z Papetira i jakiś instant test automation technology? Przyznam się wprost, nie wiem o co w tym chodzi. Artykuł jest tak napisany, że po przeczytaniu jego są jakieś diagramy, które fajnie wyglądają, ale nawet case study mnie nie przekonuje. Nie rozumiem, co się dzieje wygląda, że gości wziął jakiś kompletnie łatwy scenariusz i coś co auto się generuje samo zadziałało, bo kurde, na tych takich łatwych scenariuszach wszystko działa. Mimo wszystko od czasu do czasu warto takie artykuły przeczytać, chodzi po to, żeby zrozumieć w którą stronę idziemy jeśli chodzi o technologię. Te narzędzia mogą tutaj jeszcze nie być, jak na przykład mimo, że lubię Mabla uważam, że Mabla ma jeszcze wiele braków, ale no trzeba patrzeć co się dzieje, bo kiedyś te narzędzia będą, stawiam, że głównym czymś co robimy. Kolejną rzeczą na dzisiaj jest artykuł, którym aż musiałem sprawdzić datę. Bo przyznam się szczerze, nie byłem pewny, czy to nie budowcie Primopidrisowy. Do tej pory nawet nie jestem w pełni przekonany, bo sposób w jaki napisany też nie do końca do mnie przemawia. Autorzy. Em, autor, tak. Dyskutują o tym, że zostały podjęte próby zrobienia pierwszego szczepu w czyjąś głowę do komunikacji bezprzewodowej z komputerem. Em, sam fakt, że akcja dzieje się w czymś, co się nazywa Brinegate Jest dla mnie Jest rzeczą, która po prostu no... Ja podejrzewam, że instytucja jakaś może tak się nazywać Ale naprawdę to brzmiało dla mnie Jakieś dowcip limu aprilisowy Ale jednak okazuje się, że nie Że to jest faktycznie próba, która została podjęta I ten temat Jest obecnie rozwijany Tak jak mówiłem Lubię, żebyśmy czas do czasu tutaj porozmawiali sobie O przeszłości, w stronę, tego, czego idziemy jak pewno pamiętacie Matrixa Ja jestem wielkim fanem Ghost in the Shell Gdzie po prostu połączenie się z, z mózgiem z internetu Było czymś praktycznie codziennym Więc Warto patrzeć gdzie się idzie Jeszcze jesteśmy lata od tego Z jednej strony bym powiedział Że naprawdę Wow, daleko Ale z drugiej, coś takiego się dzieje Jesteśmy bliżej jednak niż bym się spodziewał Przepraszam Zaswędziało mnie na zakończenie dzisiejszego odcinka Google Cloud. Ja nie jestem fanem Google Cloud. Za każdym razem, kiedy próbuję coś o tym się dowiedzieć i patrzę, jak to działa, mam wrażenie, że to jest taka bardzo hipsterska odmiana jakichś platform serwisów online, cloudowych, i nie mogę traktować tego poważnie. Zwłaszcza, że Google w porównaniu ze wszystkimi swoją konkurencją ma. Częściej wszyscy mają na swoim koncie, ale Google ma największą historię zabijanych projektów. Stedia jeszcze nie znaliście projektów, które idą do zabicia, tzw. killed by Google, ale to już jest tylko kwestia, moim zdaniem, czasu. O Google Cloudzie, jak tak słyszę, to podobno też nie radzi sobie tak dobrze, jakby Google chciał, więc ja się nie zdziwił, jakby za jakiś czas wszyscy, co korzystają z Google Clouda, nagle się obudzili na lodzie. Mimo wszystko jednak Google to coś dalej w to inwestuje, bo właśnie ma być otwarcie regionu Google Cloud na nasz na teren i jest z tego okazji jakiś event, który będzie się działo jutro, czy się, z mojej perspektywy jutro, dla was dzisiaj, między godziną dziewiątą a trzecią, czyli praktycznie całodniowy event i kto nie, może będzie ciekawe. Ja niestety mam cały dzień spotkań, bo się zbliża mój urlop, więc trzeba zrobić handover rzeczy, więc nie będzie mnie, ale może was to zainteresuje. No i to wszystko na dzisiaj, dziękuję że ze mną byliście i do usłyszenia jutro.